Witam przede wszystkim rodziny zidentyfikowanych dotąd ofiar komunizmu. Witam przedstawicieli władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Witam przedstawicieli urzędów i instytucji wspierających proces identyfikacji i uczestniczących w działaniach na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów. Spotykamy się nieprzypadkowo w dzień po 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, którego częścią byli żołnierze i funkcjonariusze, których nazwiska dziś poznamy. Uprzejmie proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Tam zainstalowano w tym samym miejscu.
pytając optymalnych rozwiązań, pytając o to i instytucje rządowe, i instytucje samorządowe, pytając także organizacje partyjne, doszedłem do wniosku, że po prostu ktoś to musi wziąć na siebie. I dlatego Kancelaria Prezydenta jest to praca już na ukończeniu nad nowelizacją prawa, które zdaje się jest rozproszone w trzech ustawach. To jest ustawa o IPN, jest to ustawa o grobach i cmentarzach wojennych i jeszcze trzecia ustawa, które trzeba znowelizować tak, aby przyzwoicie załatwić coś, co jest bardzo trudne i bolesne. W wymiarze przede wszystkim indywidualnym, dotyczącym rodzin, które mają w tym miejscu groby w sposób niezamieniony, a jakoś rozstrzygnięty przez historię, z kolei z boleścią i z ranami ciężkimi dla ogromnej części pozostałej części społeczeństwa. W związku z tym chcę Państwa poinformować, że te prace są na ukończeniu. Ja spróbuję jeszcze raz doprowadzić może do tego, żeby to była jednak przygotowana w Kancelarii Prezydenta inicjatywa jak najszersza, bo wydaje mi się, że im więcej byłoby podpisów pod tą ustawą, tym bardziej przyzwoicie można będzie i spokojnie tą niełatwą operację, a konieczną operację przeprowadzić. Jeśli się nie uda, będzie to inicjatywa prezydencka. Tu się absolutnie liczę i będę dążył do tego, żeby te kwestie były przecięte jak najszybciej. Jest kwestia trwałego upamiętnienia, odpowiednio godnego utrwalenia w pamięci ludzkiej poprzez zabudowę miejsca pochówku wielu już odcyfrowanych, a także jeszcze wielu anonimowych bohaterów, czy anonimowych ofiar zbrodni z czasów stalinowskich. Wiem od moich współpracowników, że toczyła się taka żywa dyskusja w środowisku, że zdaje się, że zwycięża koncepcja dwuetapowego utrwalenia tej pamięci. Będę temu sprzyjał, bo rzeczywiście trzeba to zrobić solidnie, przyzwoicie i uczciwie. Więc trzeba zrobić w pierwszym etapie to, co jest możliwe do zrobienia w taki właśnie sposób. A po miejmy nadzieję szczęśliwym i niekontrowersyjnym przeprowadzeniu reszty badań i reszty ekshumacji po przeniesieniu niektórych pochówków będziemy mogli to zrobić w pełnym wymiarze, tak aby też w stopniu wystarczająco z punktu widzenia dramatu historii utrwalić tą pamięć naszej własnej i pamięci i naszych dzieci, naszych wnuków. Liczę na współdziałanie wszystkich. Mam nadzieję, że to ten postęp, który jest, jest jakąś źródłem nadziei, ale jest także i zobowiązaniem dla nas wszystkich, żeby to niełatwe dzieło zakończyć. Tym bardziej, że ujawniły się przecież także analogiczne sytuacje w innych miejscach Polski. To jednak była jakaś metoda zasłaniania, kamuflowania obszaru zbrodni i bardzo podobne zjawiska utrudni przy dokonaniu ekshumacji i badań ofiar czasów stalinowskich występują w innych miejscowościach w Polsce. A więc to nie byłaby nowelizacja ustawy jednostkowa, tylko dostosowana do tego jednego szczególnie dramatycznego miejsca w Warszawie, ale także niestety prawdopodobnie także i do innych, które są już ujawniane, a które prawdopodobnie i do tych, które prawdopodobnie będą ujawniane w przyszłości. Proszę Państwa, myślę, że przeżyjmy tą chwilę pokazania tego dorobku odtajniania historii Polaków. To jest, pamiętam, miałem swoje własne wspomnienie, tak mi to się skojarzyło, coś tam teraz niedawno pisałem, gdy byłem z pierwszym polskim komunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim w listopadzie 1989 roku w Katyniu. Zawieziono nas, to była już noc listopadowa, mróz pełny, cała delegacja szła przez las, każdy z nas pewnie myślał, idąc ciemnym lasem, zupełnie nie historii.
myśli, zupełnie wyobrażali własnej wiedzy, że może tą drogą im wiedzieć, a może tą drogą szli. Tak wyobraźnia pracowała. Dotrzyliśmy do cmentarza, który gdzieś tam w pewnym leś lasu był widać i cały świetlony z tego rosyjscy żołnierze. I cmentarz jest jeszcze pełen zakłamania, jest pełen bolesnego kłamstwa katyńskiego. To był rok 1989. I dla mnie największym źródłem satysfakcji i taki optymizm jest to, że nie tak dawno mogłem, dokonując pewnych podsumowań, powiedzieć, że od tego czasu właściwie prawie wszystko się zmieniło. Prawie wszystko się udało, nie wszystko. Ale są cmentarze, cmentarz katyński, który mówi prawdę, polską prawdę o tamtym dramatycznym czasie. Jest cmentarz Charkowa. Jest cmentarz w Bykowni, prawda? Jest, brakuje tego cmentarza z listy białoruskiej, brakuje dokumentu, ale jakże wiele się udało zrobić. Pomyślałem sobie, to jest największa, to trudno nazwać radością, największa chyba satysfakcja, jeśli można uczestniczyć w procesie, który na końcu musi dać do myślenia wszystkim złym, że choćby nie wiem co, choćby 100 lat minęło, choćby był aparat gigantycznego kłamstwa, i tak prawda wyjdzie na nas. I tak prawda można ujawnić, można wydobyć. Nie po to, żeby kogoś nie mówić, ale po to, aby czynić świat lepszym i mądrzejszym. Taki los na przykład udziale. To jest nasze zadanie. Jestem pewien, że to razem udźwigniemy. Dziękuję bardzo.
Bolesław Części, pseudonim Orlik, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Urodził się 1 czerwca 1924 roku w miejscowości Wola Józefowa. W okresie okupacji wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Po wejściu wojsk sowieckich służył w oddziale pod dowództwem Romana Dzienieszkiewicza Adama Pogody. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych na terenie powiatów ciechanowskiego, bakowskiego, ostrołęckiego i kultuskiego. Po rozbiciu oddziału Dziemieszkiewicza działał od 1946 roku w oddziale powiatowej akcji specjalnej 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Józefa Kozłowskiego, pseudonim Las. 22 kwietnia 1947 roku jawił się w Warszawie przed Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego na miasto Stołeczne. 13 września 1950 roku został aresztowany. 7 kwietnia 1951 roku Wojskowy Sąd Regionowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Kłobucku skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 10 lipca w więzieniu Łukaszowskim w Warszawie. Szczątki Bolesława Częścika odnaleziono 17 sierpnia 2012 roku w kwaterze E cmentarza Pomorskiego w Warszawie. Notę w imieniu rodziny odbierze Marek Częścik, bratany Bolesława Części. Stefan Głowacki, pseudonim Smuga, porucznik Armii Krajowej, oficer Okręgu Gdańskiego Armii Krajowej. Urodził się 31 marca 1903 roku w Lublinie. W 1924 roku powołany do wojska służył w 8. Pułku Piechoty Legionów w Lublinie. Po zakończeniu służby pozostał w wojsku. W 1934 roku awansował na stopień podporucznika. Przeniesiony do 17. Pułku Piechoty w Rzeszowie w 1938 roku awansował do stopnia porucznika. Wiosną 1939 roku przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza w Augustowie. We wrześniu 1939 roku brał udział w walkach w okolicach Augustowa i Suchowa. W listopadzie 1939 roku wyjechał do Wilna, gdzie od roku 1941 rozpoczął działalność ZWZ, potem AK, pełniąc funkcję dowódcy podrejonu. W kwietniu 1945 roku jako repatriant wyjechał z Wilna i przybył do Wrocławia. W marcu 1946 roku nawiązał współpracę z ośrodkiem mobilizacyjnym Wileńskiego Okręgu AK, kierowanym przez pułkownika Antoniego Olechnowicza Ochoreckiego. 7 lipca 1948 roku aresztowany w zasadce w Dębowej Łące koło Leszna. 8 marca 1949 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 czerwca 1949 roku w więzieniu Mokotowskim. Szczątki porucznika Stefana Głowackiego odnaleziono 20 maja 2013 roku w kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego. Notę w imieniu rodziny odbierze pani Hanna Planda, córka Stefana Głowackiego. Bolesław Kontryn, pseudonim Żmudzin Biały Bielski-Cichocki, oficer Policji Państwowej II Rzeczpospolitej, major Wojska Polskiego, cichociemny, oficer Armii Krajowej. Urodził się 27 sierpnia 1898 roku w majątku Zaturce. Jego przodkowie byli uczestnikami powstania listopadowego i styczniowego. Uczeń szkół kadetów w Kijowie i Jarosławiu nad Wołą. Od 1915 roku w Armii Carskiej. Od stycznia 1918 roku służył w 5. Pułku Ułanów 2. Korpusu Polskiego na Wschodzie, a po jego rozbrojeniu dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł i zgłosił się do Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. Po przedostaniu się do Armii Mielska uczestniczył w walkach z bolszewikami. W lipcu 1919 roku aresztowany przez bolszewików i wcielony do Armii Czerwonej. W latach 1919-20 brał udział w walkach na froncie chińskim.
Trzykrotnie odznaczony jako dowódca brygady skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. Od lutego 1922 roku wykonywał zlecenia wywiadowcze attaché wojskowego przy poselstwie Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Wobec zagrożenia aresztowaniem w grudniu 1922 roku uciekł do Polski. Po zweryfikowaniu pełnił służbę w Straży Granicznej, a następnie Granicznej Policji Państwowej. Od 23 roku do września 1939 służył w Policji Państwowej, pełniąc funkcję m.in. naczelnika Urzędu Śledczego w Białymstoku i kierownika Wydziału Śledczego w Wilnie. 19 września 1939 roku został internowany w obozie Kołotowo pod Kownem, skąd przez Estonię, Łotwę, Szwecję, Norwegię i Anglię w grudniu 1939 roku dotarł do Francji. Brał udział w walkach pod Narwikiem w samodzielnej brygadzie strzelców pod Halańskim. Od 1940 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił służbę w pierwszej samodzielnej brygadzie spadochronowej. Zgłosił chęć służby w kraju, został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej i w kwietniu 1942 roku przeszedł szkolenie dywersyjne i spadochronowe w ramach kursu Cichociemny. W nocy z 1 na 2 września 1942 roku zrzucony do kraju. Przydzielony do wachlarza od marca 1943 roku szef Kedyku Okręgu AK Brześć, następnie szef Centrali Służby Śledczej Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Zorganizował i dowodził oddziałem Sztafeta Podkowa, wykonującym m.in. egzekucje na konfidentach i agentach Gestapo. W Powstaniu Warszawskim dowódca 4. Kompanii w zgrupowaniu Armii Krajowej majora Bartkiewicza i równocześnie dowódca odcinka taktycznego w Podobwozie Śródmieście Północ. Z chwilą utworzenia 20 września Warszawskiego Korpusu AK został dowódcą 3. Batalionu 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, wchodzącego w skład 28. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W czasie powstania czterokrotnie ranny, m.in. 4 sierpnia w czasie szturmu na budynek Basty, którym dowodził. Po powstaniu przebywał w obozach niemieckich. Z jednego z nich zbiegł w kwietniu 1945 roku i przedostał się do 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, gdzie został dowódcą kompanii. Po 2 latach powrócił do kraju i rozpoczął pracę w Centralnym Zarządzie Państwowego Przemysłu Fermentacyjnego. 13 października 1948 roku aresztowany. Wyrokiem z dnia 26 czerwca 1952 roku wydanym przez Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2 stycznia 1953 roku w więzieniu mogotowskim w Warszawie. Szczątki Bolesława Kontrywa zostały odnalezione 24 maja 2013 roku w kwaterze EU Cmentarza Pomostowskiego w Warszawie. Notę w imieniu rodziny odbierze Grażyna Kontryn-Sznajk, wnuczka Bolesława Kontrywa. Na stopień kaprala podchorążego rezerwy i odznaczony brązowym krzyżem zasługi
W ramach likwidacji operacji Cezary został aresztowany 6 grudnia 1952 roku. 18 lutego 1953 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie 15 maja 1953 roku. Szczątki Dionizego Sosnowskiego odnaleziono 14 maja 2013 roku w kwaterze cmentarza Powązkowskiego. Notę w imieniu rodziny odbierze pan Ryszard Sosnowski, brat Dionizego Sosnowskiego. Zygmunt Szymanowski, pseudonim Jeziorza Lis bez CIS 61, porucznik Armii Krajowej, oficer Okręgu Wileńskiego AK. Urodził się 15 sierpnia 1910 roku w Motulach. W 1931 roku zdał maturę we Lwowie. W wojsku przydzielony do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Krakowie, którą ukończył stopniem plutonowego podchorążego. W styczniu 1939 roku awansowany na porucznika. Absolwent Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, uzyskał też absolutorium na Politechnice Lwowskiej. Walczył we wrześniu 1939 roku jako dowódca kompanii ciężkich karabinów maszynowych, 19 Pułku Piechoty 5 Dywizji Piechoty, dwukrotnie ranny. Po dwóch ucieczkach z obozów niemieckich osiadł na Wileńszczyźnie i został członkiem Związku Walki Zbrojnej. Od 1942 roku szef komórki wywiadowczej Wywiadu Kolejowego Armii Krajowej w Wilnie. 20 września 1944 roku aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat więzienia. Po udanej ucieczce ukrywał się w Wilnie, skąd 30 grudnia 1945 roku wyjechał do Suwałk. Od września 1947 roku działał w ośrodku mobilizacyjnym Wileńskiego Okręgu AK, tworząc siatkę wywiadowczą. Aresztowany 22 czerwca 1948 roku w Szklarskiej Porębie i osadzony w więzieniu na Mokotonie. 24 stycznia 1950 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 31 maja 1950 roku w więzieniu mokotowskim. Szczątki porucznika Zygmunta Szymanowskiego odnaleziono 27 maja 2013 roku w kwaterze tę cmentarza Powązkowskiego. Notę w imieniu rodzinę odbiorą Zygmunta Barańska, Jolanta Lewandowska, Bożena Szymanowska-Przyłęcka, córki Zygmunta Szymanowskiego. Aresztowany przez służby sowieckie działające w porozumieniu z MBP. W lutym 1950
2020 roku przekazany do dyspozycji Departamentu Śledczego MBP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 23 czerwca 1952 roku skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 19 grudnia 1952 roku. Szczątki Ludwika Świdra naleziono 23 maja 2013 roku w kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego. Notę w imieniu rodziny odbierze pan Wojciech Kazimierski, wnuk Ludwika Świdra. Aleksander Tomaszewski, pseudonim A. Gonczar, nazwisko konspiracyjne Tomasz Aleksandrowski, porucznik Armii Krajowej, oficer Okręgu Wileńskiego AK. Urodzony 12 grudnia 1904 roku w Wilnie. W 1926 roku powołany do czynnej służby wojskowej w 86 Pułku Piechoty. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w Bydgoszczy przydzielony do 5 Pułku Piechoty w Wilnie, gdzie był dowódcą plutonu w stopniu porucznika. W czasie okupacji niemieckiej po wkroczeniu Sowietów do Wilna służył w strukturach garnizonu miasta Wilno Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Pod koniec 1945 roku wyjechał do Polski. Po nawiązaniu kontaktu z pułkownikiem Antonim Olechnowiczem działał w ośrodku mobilizacyjnym Wileńskiego Okręgu AK, gdzie prowadził legalizację i wywiad wojskowy. Utrzymywał łączność z grupami młodzieżowymi na Dolnym Śląsku, Gdańsku i Łodzi. Od marca 1947 roku w ścisłym sztabie Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Kierował wywiady i kontrwywiady. Jego mieszkanie we Wrocławiu było lokalem kontaktowym i miejscem przechowywania archiwaliów konspiracji wileńskiej. Aresztowany 26 czerwca 1948 roku wraz z pułkownikiem Olechnowiczem. 20 stycznia 1949 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 czerwca 1949 roku w więzieniu Mochatowskim. Szczątki porucznika Aleksandra Tomaszewskiego odnaleziono 20 maja 2013 roku w kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego. Notę w imieniu rodziny odbierze pani Anna Lipińska, córka Aleksandra Tomaszewskiego. Państwo, zabranie głosu w imieniu rodzin osób zidentyfikowanych, bardzo proszę panią Grażynę Kontrzyn-Sznajd. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, w imieniu nas wszystkich chciałam bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie tej niezwykłej dla nas uroczystości. Zaproszenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest dla nas wszystkich niezwykłym zaszczytem i bardzo za to dziękujemy. Bardzo serdeczne podziękowania składam profesorowi Krzysztofowi Szwabczykowi za podjęcie trudu przeprowadzenia prac ekshumacyjnych i niezwykłą wytrwałość. Prace były rozpoczęte 2 lata temu, prawdopodobnie to jeszcze wszystko będzie trwało, ale dzięki temu ludzie pomordowani, bohaterowie, patrioci polscy pomordowani przez komunistyczny reżim wreszcie doczekają się godnego pochówku. Przypadku ofiar mojego dziadka to nie tylko sprawa pochówku, to również wyjaśnienie pewnych wątpliwości. I myśmy odetchnęli z ulgą, kiedy dowiedzieliśmy się, że szczątki dziadka znaleziono. Ponieważ, i myślę, że w podobnej sytuacji znalazły się również inne rodziny. Nie do końca było jasne, czy rzeczywiście egzekucję wykonano. Czy na przykład nie zabrali go Rosjanie w dalszym ciągu torturowali. Takie przypuszczenia mogły mieć miejsce. Ojciec do końca życia miał wyrzuty i myślę, że wiele osób z państwa rodzin, że uwierzyli w zapewnienia ówczesnego rządu, droga do kraju jest otwarta. Wracajcie, jesteście bezpieczni. I ojciec tam strzelał do powrotu.
i do końca swojego życia. To nie był tylko ten okres, kiedy dziadek był w więzieniu. Wszyscy Państwo przeżywali to bardzo, bardzo długo i myślę, że dlatego też ten dzisiejszy dzień ma dla nas, myślę, szczególne znaczenie i to, że ci ludzie wreszcie zostaną godnie pochowani, ma bardzo istotne znaczenie. Ja to oczywiście podziękowałam panu profesorowi Krzysztofowi Szwabczykowi, ale oczywiste jest, że te prace zorganizowany cały sztab osób. Prowadzi ją cała masa ludzi. Ja nie znam nazwisk i dlatego po prostu na ręce pana profesora dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ta identyfikacja nastąpiła. Oczywiście składam tu podziękowania w imieniu nas wszystkich. Również panu Piotrowi Bajewskiemu, z którym kontaktowaliśmy się i który niesłychanie życzliwie przychylał się do wszelkich naszych próśb i dzięki temu możemy tutaj tak licznie uczestniczyć w tej niezwykłej dla nas ceremonii. Dziękuję bardzo. Thank you.
pierwszy z oficerów okręgu wileńskiego AK, Stefan Głowacki, wrzucony do jednej jamy grobowej razem z Aleksandrem Tomaszewskim, porucznikiem Tomaszewskim, pseudonim Gonciarzem. Strzał w potylicę, jak w większości przypadków, także jak w przypadku porucznika Aleksandra Tomaszewskiego. Kolejny stracony Dionizy Sosnowski. Jego szczątki udało się odnaleźć na skraju łączki tej, którą znamy z tego, tej powierzchni 18 na 18 metrów. Na samym skraju jego szczątki udało się odnaleźć, także on został uśmiercony wodą gardyńską. Porucznik Zygmunt Szymanowski, pseudonim Bes. Jego przypadku może powiedzieć, rzadko się zdarzają te momenty, ale nasi specjaliści mogli odnaleźć w jego szczątkach także fragment krzewienia i fragment szczoteczki do zębów. Najczęściej więźniowie takich rzeczy przy sobie po prostu nie posiadają. Major Ludwik Świder. Ogromne zniszczenia w jego szkielecie widoczne na zdjęciu. Także tutaj zastosowano chińską metodę uśmiercenia. Na koniec, nie w kolejności alfabetycznej, mogiła, niewłaściwe słowo, był, w którym komuniści wyrzucili szczątki Juliana Czerwakowskiego i majora Kontryna. Był to duży państwo, który znajduje się bezpośrednio przy współczesnym południu. Bardzo wyraźne na tym zdjęciu, żeby się do niego dostać, należało podjąć czynności, takie jak widać tutaj, inaczej nie można było ich szczątku po prostu podjąć. Zwracam Państwa uwagę na odległość pomiędzy jamą grobową a współczesnymi pomnikami. Pokazuję to zdjęcie celowo na końcu, jakby kończyć swoje wystąpienie, jednocześnie wówczas na to, że nastąpi kolejny etap działań na łączce. To, co Szanowni Państwo, mogliśmy to ten grób, duch, który było 5 mężczyzn. Miejsca zaznaczone na tym obrazie pokazują wszystkie te obszary, które już przebadaliśmy. Ostatnie działanie wykonaliśmy jeszcze 3 tygodnie temu z piątym śledczym Instytutu Pamięci Narodowej. I mogę Państwa wszystkich zapewnić, że wszystkie te wolne miejsca na łącznie w pobliżu były, one już zostały przebadane. W tej chwili bez pomocy Państwa nie możemy przeprowadzić żadnych działań. Po prostu nie ma już takich możliwości. Dziękuję Państwu serdecznie. Medyków sądowych, antropologów i na samym końcu jesteśmy my genetycy.
finalnie zidentyfikować kolejne osoby. Technologicznie jest to proces wyjątkowo skomplikowany. Im więcej lat mija od śmierci, im więcej mamy ofiar, tym trudniej jest te osoby zidentyfikować. Materia, z którym się spotykamy na co dzień, Państwo widzieliście na slajdach pana profesora Szwagrzyka, jest materiał bardzo zniszczony, bardzo zdegradowany. 10 lat temu te badania byłyby niemożliwe. Wykonywalibyśmy być może incydentalnie. Dzisiaj, przez ostatnie 10 lat, rozwój technik molekularnych spowodował, że jesteśmy w stanie te osoby identyfikować, jak widzimy, niemalże powszechnie. Ale to jest niemalże, ponieważ to są bardzo trudne i bardzo skomplikowane czasowolne badania. Mówiąc tak prosto, tworzymy bazy profili genetycznych. Bazę profili genetycznych ofiar oraz bazę profili genetycznych osób spokrewnionych. Te dwie gigantyczne bazy danych są ze sobą porównywane i na podstawie tych porównań wstępnie typujemy osoby do dalszych prac identyfikacyjnych. Kolejnymi etapami są badania potwierdzające i finalnie na samym końcu jest finalna identyfikacja. Widzicie Państwo slajd, na którym możemy zobaczyć osoby zidentyfikowane podczas ostatniego procesu badań. Zwróćcie Państwo uwagę, na tych przyrodach możemy zobaczyć, jak często dalekim materiałem porównawczym dysponujemy. W przypadku Jana Czerwiakowskiego dysponowaliśmy materiałem pochodzącym od córki. W przypadku kolejnych zidentyfikowanych ten materiał jest często od bardzo dalekiej krewy. Zasada jest taka, im więcej osób blisko spokrewnionych mamy podczas prac identyfikacyjnych, dysponujemy materiałem genetycznym, tym łatwiej nam jest daną osobę zidentyfikować. Tym z większym prawdopodobieństwem możemy się wypowiedzieć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli jak największą ilość materiału porównawczego. I to jest nasz główny problem. Dzisiaj nie stanowi problemu wyizolowanie DNA z tego tak zniszczonego materiału. Głównym problemem jest brak materiału porównawczego. Brak przepływu często informacji do rodzin. To jest nasz największy problem. Do dzisiaj szacujemy, że na łące pochowano około 280 osób. Wydobyło 196 osób, czyli około 70% wszystkich pochowanych. Oczywiście my traktujemy to jako tak zwany zbiór otwarty. Tak do końca nie wiemy, kto jest pochowany, tak do końca nie wiemy, jaką liczbę pochowanych osób mamy. Dla nas, jako dla specjalistów zajmujących się identyfikacją masowych zdarzeń, jest to tak zwany zbiór otwarty. Zbiór, który jest bardzo trudnym zbiorem do analizy i do obliczeń statystycznych. Osób zidentyfikowanych na dzień dzisiejszy mamy 36, czyli około 13%. Mamy do zidentyfikowania kolejne 244 osoby. Natomiast materiałem porównawczym dysponujemy tylko do 140 osób. I tylko do około połowy osób pochowanych. Należy jeszcze dodać, że prawie połowa tego materiału porównawczego pochodzi od bardzo dalekich krewnych, co znacznie utrudnia nam kolejne prace. Tylko tak ważnym jest, abyśmy docierali do kolejnych osób spokrewnionych. Dziękuję Państwu bardzo. Tak, to prawda. Odkrywamy szczątki bohaterów polskiego państwa.
usiłowano pohańbić i wymazać z naszej narodowej historii. Ale odkrywamy jednocześnie fundamenty, bo historia polskiego państwa podziemnego i tworzących je ludzi dzisiaj może być dla nas fundamentem. Fundamentem, na którym budujemy od 25 lat wolną i niepodległą Polskę. Dlatego chciałbym szczególnie serdecznie podziękować panu prezydentowi za te słowa, za tę deklarację, która padła, za to zaangażowanie kancelarii pana prezydenta w przygotowanie nowelizacji ustawy, po to, żebyśmy mogli tą pracę dokończyć. Musimy ją dokończyć, bo ona jest naszym podstawowym obowiązkiem wobec ofiar, jest naszym obowiązkiem wobec rodzin, ale jest także naszym zobowiązaniem wobec nas samych. Jeśli chcemy na tym fundamencie budować, musimy odnaleźć szczątki wszystkich naszych bohaterów. Zapewniam Państwa, że tak się stanie, że nie ustaniemy w tej pracy, a ta nowelizacja, o której mówił, którą zapowiadał pan prezydent, będzie dla nas wielką pomocą do zakończenia pracy konsultacyjnej, co mam nadzieję nastąpi już bardzo niedługim czasie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj dla wszystkich pracujących
Wczoraj 75. rocznica tworzenia państwa podziemnego. Dzisiaj druga rocznica utworzenia polskiej bazy genetycznej ofiar totalitaryzmu. Dokładnie 28 września 2012 roku w Szczecinie podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Pamięci Narodowej. Mając na względzie pamięć ofiar systemów totalitarnych i dążąc do ograniczenia porażającej bezimienności pomordowanych, która miała być zaprzeczeniem ich człowieczeństwa. To słowa z preambuły naszego porozumienia, które dr Osowski przedstawił na swoim pierwszym przeźroczu. To był cel, dla którego żeśmy się spotkali. Korzystam z tej możliwości, z tego miejsca chciałem podziękować panu prezesowi IPN-u, panu doktorowi Łukaszowi Kamińskiemu, mówiąc starą łacińską maksymą, sapere aude, temu, który odważył się być mądry, bo podjął to ryzyko, żeby spotkać się w jednym dziele z instytucją jakże odległą od instytucji, którą kieruje. Ale poczuliśmy, a właściwie instytucje, w których są ci ludzie zaangażowani w projekt, to ci ludzie, którzy pracują na co dzień w naszych obu instytucjach, poczuliśmy się, że jesteśmy zobowiązani, aby przywracać człowieczeństwo tym, którzy mieli być wymazani z historii. Jest taki piękny wiersz Zbigniewa Herberta Guziki, który poświęcił pamięci swojego krewnego, kapitana Edwarda Herberta, zamordowanego w Katyniu. Ten wiersz zaczyna się od słów: tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Dzisiaj po 2 latach wiemy, że śmierć, oprócz guzików, przetrwał kwas transferybonu kolejnowy, DNA, w którym przechowana została przez te lata tożsamość ofiar. Nie da się wymazać człowieka. Zostały ślady. Dzięki tym śladom udało się doprowadzić do identyfikacji, przywrócić człowieczeństwo, imię i nazwisko. Do dzisiaj 36 żołnierzy Rzeczypospolitej. Ale oni byli skazani na zapomnienie, na wymazanie z historii, a wrócili do swoich bliskich i do naszej zbiorowej pamięci i świadomości. Wrócili przede wszystkim dzięki swoim bliskim, dzięki swoim krewnym. Dziękuję państwu bardzo, żeście nam zaufali i powierzyli swój materiał genetyczny do porównania. Bez tego niemożliwe byłoby zidentyfikowanie choćby jednego żołnierza. Ta czynność, jakże prosta, nieskomplikowana, można powiedzieć trywialna, kilka sekund zajmuje. Wymaz z wewnętrznej strony policzka. I tyle. Niby tylko tyle, ale aż tyle, żebyśmy mogli się tutaj dzisiaj spotkać. Chciałbym państwu jeszcze raz z tego miejsca podziękować i poprosić o jeszcze jedną rzecz. Rozmawialiśmy o tym 10 dni temu w Szczecinie. Państwo nam zaufali, ale chciałbym, abyście jeszcze raz stanęli do szeregu i przekonali rodziny tych, którzy być może nawet nie wiedzą, że jest taki projekt, gdzie są im bliscy, bo wy jesteście wiarygodni, bo wyście udowodnili, że stosując tę metodę możemy zidentyfikować waszych bliskich i wrócić wam i naszej zbiorowej pamięci. Jestem przekonany, że będziemy wkrótce identyfikować następny, że ten projekt będzie trwał. Tylko niepokoi nas to, iż do połowy, nawet przy tej jednej pracach prowadzonych na kwaterze, nadal do połowy osób tam pochowanych nie dysponujemy żadnym materiałem porównawczym. A to nie jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie poszukuje się, a później będzie się próbowało identyfikować ofiary totalitaryzmu. Stąd też jestem przekonany, gdy państwo włączą się i wesprą apel nas jako badaczy o pozyskiwanie materiału genetycznego, o oddawanie tych próbek, kilku komórek, które pozwolą nam, stosując uniwersalny, 4-literowy alfabet genetyki, napisać na nowo